Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im nawrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady te zebrał doktor Kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Książka oraz audiobook do nabycia w księgarni na jej głowie.pl. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Majowe Wielbienia Maryi w litaniach loretańskich, na każdy dzień miesiąca rozłożone. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Dzień 21. Wezwanie Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Wyznawców, módl się za nami. To, co przy wykładzie tytułu Maryi jako Królowej Anielskiej dopiero powiedzieliśmy, odnosi się głównie do jej władzy najwyższej po Bogu, tak w niebie, jak i na ziemi, do jej tytułu Królowej w ogólności. Lecz dlaczegoż jeszcze w szczególności wzywamy jej w wierszach, które teraz mamy rozbierać pod tytułami Królowej Patriarchów, proroków, apostołów, wyznawców, panieńskiej. Oto dlatego, aby znowu w tych tytułach oddać cześć należną tym w niej darom i łaskom, jakie posiadali patriarchowie, prorocy, apostołowie, wyznawcy, dziewice i jacy tylko byli i będą święci. Te bowiem dary i łaski Maryja posiadała w najwyższym stopniu, w obfitości i mierze bez porównania większej od wszystkich patriarchów, proroków, apostołów i wszystkich największych wyznawców, nawet razem wziętych. Zastanówmy się nad tym, a posłuży to nam do rozjaśnienia jeszcze lepszego, niezmiernej chwały tej naszej Królowej, a także da sposobność przedstawienia tu kilku uwag o łaskach tak zwanych darmo danych, a uwag zawierających w sobie ważną o darach tego rodzaju naukę Kościoła, której dokładniejsze poznanie duszom pobożnym przynieść może bardzo potrzebne w tym przedmiocie oświecenie. Jakie to są łaski tak zwane darmo dane i czy Przenajświętsza Panna posiadała je wszystkie? Tak jak przy wykładzie jednego z pierwszych wierszy litanii nieco obszerniej mówiliśmy o łasce uświęcającej, tak podobnie, mając tu mówić o łaskach tak nazwanych darmo danych, które posiadała Przenajświętsza Panna, zdaje się nam nie od rzeczy wyjaśnić w kilku słowach, co przez takie ma się rozumieć. Wszelkie łaski, jakich nam Bóg w nieprzebranej dobroci swojej udzielać raczy, właściwie mówiąc, są to łaski darmo dane, gdyż dane nam bywają jedynie z dobroci i łaski Boga,
bez żadnych zasług naszych, za które by się nam one należeć mogły. Teologowie jednak, wymieniając rozmaite rodzaje łask i rozróżniając ich jakby naturę, ich odrębne własności, pewien ich rodzaj nazywają łaskami darmo danymi, dla rozróżnienia ich od innych. Powiadają więc oni, że wszystkie te łaski, które nam udzielane bywają dla własnego naszego pożytku, aby własną duszę naszą uczynić milszą Bogu, aby ją ściślej z Bogiem połączyć, słowem, aby nas samych uświęcić, nazywają się łaską uświęcającą, albo według łacińskiego wyrażenia łaską miłym czyniącą. To jest miłą czyniącą Bogu duszę, której Bóg takiej łaski udziela. A znowu wszystkie te łaski, wszystkie te dary, jakie nam bywają udzielane dla pożytku drugich, dla skutecznego pracowania wokół zbawienia bliźnich, dla nawracania ich, dla pojednania ich z Bogiem, nazywają się łaskami darmo danymi. To jest łaskami, darami, które do tego, abyśmy sami byli mili Bogu, byli zbawieni, byli w stanie, który nazywamy w łasce Bożej, są jeszcze niewystarczające. I dlatego nazywają je darmo danymi, niby na próżno udzielonymi w tym znaczeniu, że posiadając je chociażby i w wysokim stopniu, można pomimo tego być niemiłym Bogu. Każdy więc człowiek, aby zostać świętym, owszem, aby był zbawionym, potrzeba, aby posiadał łaskę uświęcającą. Im więcej takiej otrzymuje, tym świętszym się staje. Lecz można posiadać łaskę darmo daną i wiele łask tego rodzaju, a wcale świętym nie być. Co więcej, można posiadając je chociażby i wszystkie i w wysokim stopniu, pomimo tego pójść na potępienie. Mogły one posłużyć do zbawienia mnóstwa dusz innych, ale nie posłużyły wcale do zbawienia tej duszy, która obok łask tego rodzaju nie posiadałaby łaski uświęcającej. Na przykład, można być znakomitym kaznodzieją i nawrócić całe okolice i kraje. Można być biegłym przewodnikiem dusz i wiele z nich po drogach wyższej świątobliwości trafnie prowadzić. Można uczonymi pismami najgłębsze prawdy wiary świętej najdzielniej bronić i wyjaśniać najprzystępniej. Lecz jeśli obok tego posiadający takie dary nie będzie posiadał głębokiej pokory i wielkiej ze wszech miar czystości sumienia, wielkiej miłości Boga, nic mu to nie pomoże według słów samego Pana Jezusa. Albowiem co ma za pożytek człowiek, jeśli by zyskał wszystek świat, a sam by siebie stracił. A to apostoł święty Paweł jeszcze obszerniej rozwodzi, mówiąc najwyraźniej, że łaski darmo dane, bez łaski uświęcającej, nie wystarczają do zbawienia. Gdybym, powiada, mówił językami anielskimi, a miłości, to jest łaski uświęcającej, bym nie miał, stałbym się jako miedź brzęcząca i jako cymbał brzmiący. I chociażbym miał proroctwa i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką naukę, i miałbym wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, niczym jestem. Święty Paweł Egipski, przezwany Prostakiem, był w istocie takim prostaczkiem, że razu pewnego świętego Antoniego, wykładającego publicznie Pismo Święte, spytał, kto pierwej żył na świecie. Czy prorocy, którzy przyjście Pana Jezusa przepowiedzieli,
czy Pan Jezus przez nich na kilkaset lat przed przyjściem swoim przepowiedziany. Pomimo jednakże tego, już i wtedy, gdy takie zapytanie czynił, był świętym, jako wielki święty w Kościele Bożym jest czczony. A Salomon, który był najrozumniejszy z ludzi i pozostawił pisma tak pełne ducha mądrości prawdziwej, że stanowił wiele ksiąg Pisma Świętego, według zdania większej części ojców świętych, na potępienie poszedł. Po takim więc wyjaśnieniu, czym jest łaska uświęcająca, a czym są łaski tak nazwane darmo dane, przystąpmy do założonego zadania, to jest do odpowiedzi na pytanie, czy Przenajświętsza Panna prócz łask uświęcających, czyli tych, które jej własną duszę świętą, owszem, Przenajświętszą uczyniły, a które posiadała w najwyższym, jaki tylko mógł być stopniu, czy miała prócz tego udzielone sobie wszystkie bez wyjątku łaski darmo dane? Odpowiadamy więc, że posiadała je wszystkie, a to w stopniu nierównie doskonalszym i wyższym, jak którykolwiek ze świętych, który takie łaski posiadał. Owszem, więcej łask tych miała sobie udzielonych, jak wszyscy inni święci razem nawet wzięci, a czego w kilku słowach łatwo dowieść. Łaski darmo dane są to, jak dopiero powiedzieliśmy, te dary, którymi Pan Bóg obdarza niektóre dusze dla pożytku innych. Im więc ktoś więcej tego rodzaju darów posiada, im są one świetniejsze i bardziej do pożytku zbawiennego innych służące, tym są to i szacowniejsze i rzadsze łaski darmo dane. I tym więcej z tej strony duszę jakąś nimi obdarzoną podnoszą, uświetniają, a oraz tym obszerniejsze przedstawiają dla niej pole do wielkich przed Bogiem zasług. Otóż, któż kiedy otrzymał dary mające służyć do zbawienia innych w wyższej mierze od Przenajświętszej Panny? I z łask darmo danych czyjże użytek na korzyść innych dusz może iść choćby w porównanie z tym pożytkiem, jaki światu całemu, ba i niebu samemu, przyniosły łaski darmo dane Maryi udzielone. Wydając bowiem na świat Zbawiciela, Przenajświętsza Panna więcej przyczyniła się do zbawienia ludzi sama jedna, jak ci wszyscy, których Panu Bogu kiedykolwiek spodobało się użyć do tego. Łaska jej macierzyństwa Bożego jest najpierwszą i najwyższą ze wszystkich łask darmo danych, jako zawierająca w sobie w najwyższym stopniu i jako w ich źródle wszelkie tego rodzaju łaski do zbawienia innych potrzebne. A stąd przewyższa je wszystkie innym największym świętym udzielone bez żadnego porównania. Przewyższa je nieskończenie, bo zawiera w sobie tego, który jak wszelkich łask, tak i łask darmo danych jest dawcą i źródłem i składem. Lecz nie poprzestając na tak ogólnej odpowiedzi, przejdźmy do szczegółów i zobaczmy, czy Przenajświętsza Panna posiadała wszelkie łaski darmo dane, którymi odznaczali się inni święci pańscy. Wielki apostoł Paweł w liście do Koryntian, wyszczególniając łaski darmo dane, wylicza ich 9 rodzajów, którymi powiada jeden i tenże sam Duch Święty obdarza różne osoby. Jednemu mówi przez Ducha Świętego, bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności, innemu wiara, drugiemu łaska uzdrawiania, kolejnemu czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozeznanie duchów, jeszcze innemu rozmaitości języków,
a innemu tłumaczenie mów. To jest Pisma Świętego, a to wszystko sprawuje jeden Duch, udzielając z osobna każdemu, jako chce. Otóż i nauka świętego Pawła o liczbie i rozmaitości łask darmo danych. Pan Bóg udzielał takich niektórym świętym w mniejszym lub większym stopniu, a dość było, aby który z nich jedną z takich posiadał, a tym bardziej, jeśli jak to się zdarzało i kilkoma był obdarzony. A cóż dopiero, gdy obok tego posiadał i łaskę uświęcającą. Odznaczał się nad innymi, w kościele wysoko stąd słynął i cześć szczególną i powszechną ściągał na siebie. Otóż święty Tomasz, a za nim wszyscy inni teologowie, utrzymują z wszelką pewnością, że Przenajświętsza Panna posiadała wszystkie rodzaje łask darmo danych, a te z nich w użycie wprowadzała, które nie były nieodpowiednimi dla jej płci, a były właściwe wysokiej godności, do której była przeznaczona. Słowa tego najpierwszego z teologów w tym przedmiocie godne są szczególnej naszej uwagi. Wątpić nie można, powiada on, że Przenajświętsza Panna otrzymała w najdoskonalszym stopniu dar mądrości i moc czynienia cudów, a również i ducha proroctwa. Lecz nie było jej udziałem wprowadzić w użycie wszystkie łaski darmo dane. To bowiem było przywilejem tylko Jezusa Chrystusa. Maryja zaś zużytkowała te tylko dary łask darmo danych, chociaż je wszystkie posiadała, które nie były jej jako niewieście niewłaściwe. Na przykład posiadała dar mądrości najwyższej, aby przez nią sama lepiej i doskonalej od innych Boga poznawać i do najwyższej, jaka tylko być może w stworzeniu doszła bogomyślności, kontemplacji, to jest zapatrywania się w Boga. Lecz nie po to, aby daru takiego używała do ogłaszania Ewangelii Świętej, do prawienia kazań do ludzi, bo to dla niewiasty nie mogło być właściwe. Posiadała z pewnością moc czynienia cudów, lecz ich nie czyniła, a szczególnie gdy Pan Jezus rozpoczął swoje życie apostolskie, bo wypadało, aby On jeden tylko czynił cuda na stwierdzenie swojej nauki i aby to później czynili ci, których posyłał, aby tę naukę ogłaszali ludom, jakimi byli apostołowie i uczniowie Jego. Z tego powodu i posłannik Chrystusowy, święty Jan Chrzciciel, o którym sam Pan Jezus powiedział, że z pomiędzy narodzonych z niewiast nie pozostał większy, żadnych cudów nie czynił, jak i Przenajświętsza Panna nie czyniła żadnych, dopóki żył Pan Jezus. To dlatego, mówi wyżej przytoczony święty Tomasz, aby wszystkich uwaga zwróconą była na Chrystusa, aby wszelkie ludzkie uszy wytężały się na słuchanie tylko tego, czego On naucza. Lecz przejdźmy po kolei wszystkie dary do łask darmo danych przywiązane i zobaczmy, w jaki sposób posiadając je wszystkie w najwyższym stopniu, Przenajświętsza Panna z niektórych z nich czyniła użytek. Najpierw więc posiadała i to w najwyższym stopniu dar mądrości, to jest najwznioślejszą, jaka być może wiedzę najgłębszych i najnieprzystępniejszych dla nas tajemnic wiary, jako to o Trójcy Przenajświętszej, o wcieleniu Słowa i o wszystkim, co tylko najcudowniejszego, najwznioślejszego i najtrudniejszego do ogarnięcia rozumem ludzkim miało się dokonać w całej sprawie zbawienia ludzi. A także wyjąwszy samego Pana Jezusa, doskonalej, ani nawet tak doskonale jak Przenajświętsza Panna,
nikt nie zgłębił i nie poznał wszystkich przymiotów Bożych. Lecz spyta może ktoś, do czegóż mógł się przydać Przenajświętszej Pannie taki dar mądrości najwyższej. Będąc on bowiem łaską darmo daną, to jest przeznaczoną dla pożytku innych, nie mógł w niej służyć ku temu, gdy, jak to wyżej dopiero powiedziane, nie przystawało na nią jako na niewiastę, aby przez kazania do ludu z daru takiego pożytek czynić mogła. Albowiem Duch Święty przez usta apostoła wyraźnie mówi: nauczać, to jest prawić kazania publicznie, niewieście nie dopuszczam. Z drugiej strony dla niej samej, dla jej własnego uświątobliwienia, dar ten potrzebny podobnież nie mógł być, gdyż już i bez tego posiadała całą pełność łask uświęcających, jak i jej tylko do tego, aby najświętszą ze świętych wszystkich stała się, potrzebnymi być mogły. Tak jest w istocie, lecz nie zapominajmy o tym, że czym dla ziemi jest słońce i księżyc, tym dla Kościoła jest Pan Jezus i Maryja Przenajświętsza. Gdy słońce skrywa się pod drugą połowę półkuli ziemskiej, księżyc ją zastępuje i przyświeca nam światłem, które odbiera od niego. To samo czyniła w Kościele Świętym Przenajświętsza Panna po odejściu z tej ziemi Pana Jezusa. Od chwili w niebo wstąpienia Pana Jezusa, gdy wierni pozbawieni zostali Jego obecności widzialnej, Przenajświętsza Panna stała się drugim słońcem dla Kościoła. Powszechne jest mniemanie, o czym wyraźnie mówi święty Ignacy, męczennik współczesny apostołom, że Maryja nauczała apostołów i objaśniała im wiele tajemnic, których oni nie rozumieli. Wiele rzeczy, mówi święty Anselm, zostało objawionych apostołom przez Maryję. Zewsząd zasięgano jej rady w zadaniach najtrudniejszych. Udawano się do niej dla dokładniejszego zrozumienia słów i myśli Pana Jezusa, nie wątpiąc, iż ona to zna najdoskonalej, ich prawdziwe i najwłaściwsze zastosowanie. Była więc ona przemądrą i najbieglejszą i najuczeńszą mistrzynią apostołów i całego ówczesnego Kościoła. Opat Rupertus, wielkiej świątobliwości i wielkiej nauki pisarz kościelny, a który w swoim wieku uchodził za drugiego świętego Tomasza z Akwinu, utrzymuje nawet, że Przenajświętsza Panna przewodniczyła soborowi odbytemu przez apostołów w Jerozolimie, o którym nadmieniają Dzieje Apostolskie, i że tam rozwiązała kilka najważniejszych trudności co do obrzędów obowiązujących wedle Starego Zakonu. Innym wszakże nie zdaje się to podobnym, gdyż Pan Jezus dla żadnej niewiasty, ani nawet dla Przenajświętszej Matki swojej, nie uznał za właściwe spełnianie żadnej czynności przywiązanych do obowiązku pasterzy dusz. I chociaż Przenajświętsza Panna droższą mu była jak wszyscy ludzie i niebo całe, i pewnie świętszą i doskonalszą i mądrzejszą od wszystkich najświętszych i najmądrzejszych dusz pasterzy, nie widział jednak potrzebnym ani stosownym, aby ona ten rodzaj urzędu kiedykolwiek sprawowała. Lecz Przenajświętsza Panna, chociaż nie miała zleconego sobie tego daru posłannictwa w sposób taki, w jakim go sprawowali apostołowie i zwierzchnicy duchowni, to jednak więcej od nich wszystkich nauczała i rozstrzygała najzawilszych wątpliwości tyczących się religii, w rozmowach prywatnych to czyniąc. Każdy mający do niej przystęp odchodził więcej oświecony w rzeczach Bożych,
lepiej Boga poznającym, większą do Niego zapalonym miłością. Słowem, każdy z jej rozmowy stawał się doskonalszym i świętszym. I to był użytek, jaki Przenajświętsza Panna czyniła z daru mądrości, używając go na pożytek Kościoła całego. A pożytek z tego był tak wielki i zawsze tak skuteczny, jak to nikomu z najbardziej odznaczających się kiedykolwiek tym, że darem mądrości świętej nie było dane uczynić. Opat Rupertus powiada, że apostołowie zawsze uważali ją za wyrocznię swoją, póki mieli szczęście posiadania jej na ziemi. Pisze on, że chociaż pełni byli Ducha Świętego, jako sami mający stać się wyroczniami świata całego, ciągle jednak zaciągali rady Przenajświętszej Panny, jakby znajdując w niej żywy komentarz, żywy wykład wszystkich słów Ewangelii Świętej. I tak być musiało, gdy bowiem jej to dostało się posłannictwo przeobleczenia Słowa Odwiecznego w ciało śmiertelne, aby je oczom naszym uczynić widzialnym. Jej też dane było przyczynić się najwięcej do tego, aby to samo Słowo Boże, przeoblekające się w głos słyszalny w ustach apostołów, stało się zrozumiałym i doszło do uszu wszystkich ludzi. Stąd to, jak utrzymują niektórzy, upowszechnił się od najpierwszych wieków chrześcijaństwa zwyczaj w Kościele i trwa po dni nasze, że każdy kaznodzieja spełniający urząd apostoła przez głoszenie Ewangelii Świętej na samym początku swoich kazań do Maryi się ucieka, jej pomocy wzywa i o jej błogosławieństwo prosi, odmawiając pozdrowienie anielskie. Jest bowiem ona, mówi święty Bonaventura, jakby ową lampą dzień i noc przed Przenajświętszym Sakramentem gorejącą, a cały Kościół ciągle oświecającą. I tak jak z lampy do takiej bierze się światło, gdy wypada zapalać świece do sprawowania Bożych tajemnic, tak od Przenajświętszej Panny wszyscy kaznodzieje i doktorowie Kościoła odbierają wszelkie potrzebne im oświecenie. Pan Bóg umieścił ją, powiada inny autor, w domu swoim, jak ognisko ciągle palące się, a którego płomień nigdy nie zagaśnie, aby blaskiem swoim oświecał, a ciepłem rozgrzewał wszystkich domowników jego do skończenia wieków. O lampo gorejąca na cały Kościół Boży, o pochodnio rozświecająca wszystkie jego zakątki, o ognisko cudowne promieniami Twoimi ogarniające wszystkie dusze wierne, rozprosz ciemnotę zaślepionego grzechem rozumu naszego i wpuść do niego chociaż cząstkę małą tego Bożego światła, którego pełną byłaś tu jeszcze na ziemi. Wyjednaj nam nędznym, głupim i ciemnym dar mądrości świętej, abyśmy Boga naszego coraz lepiej poznając, coraz lepiej Go miłowali, coraz lepiej Mu służyli, a i Twoją wielkość coraz bardziej oceniając we wszystkich darach Twoich tego, który Cię nimi tak bez miary obsypał. I tu w czasie i wieczności na zawsze u stóp Twoich chwalili. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Maryja w Litanii Loretańskiej Wielbiona. Pełną wersję audiobooka lub wersję książkową nabędziesz na stronie najejgłowie.pl. Sami pośród ziemskich życia dróg, Pana swoje dzieci.
dzieci sam się troszczy do ostatka, swoją matkę daje nam. Oto matka, oto matka, oto matka twa. Oto matka twoja, otwórz dla niej serce, wprowadź ją w swój ziemski dom. Oto matka twoja, zabierz ją do siebie, zawsze już pozostań z nią. Ona w swoje dłonie weźmie wszystkie troski twoje, życia twego dni. Oto matka twoja, ona prostą drogę do Jezusa wskaże ci. Oto matka twoja, otwórz dla niej serce, wprowadź ją w swój ziemski dom. Oto matka twoja, zabierz ją do siebie, zawsze już pozostań z nią. Ona w swoje dłonie weźmie wszystkie troski twoje, życia twego dni. Oto matka twoja, ona prostą drogę do Jezusa wskaże.